Szczęść Boże, witajcie. Znajdujemy się w kaplicy domowej plebanii parafii świętego Michała Archanioła na warszawskim Mokotowie. To parafia szczególnie związana z Fundacją Dzieła Nowego Tysiąclecia, gdyż to tu swoje comiesięczne spotkania ma warszawska wspólnota stypendystów studentów. Z powodu pandemii koronawirusa większość naszych wspólnot akademickich i diecezjalnych musiało odwołać swoje rekolekcje i dni skupienia, które zazwyczaj przeżywamy w Wielkim Poście. Zostały zawieszone nasze comiesięczne spotkania formacyjne. Dlatego zrodził się pomysł, aby połączyć się we wspólnym słuchaniu słowa, rozważaniu nauczania Kościoła za pomocą mediów społecznościowych. Dlatego zgromadzimy się dzisiaj, mam nadzieję, że wy przy swoich komputerach, telefonach, ja tutaj w kaplicy, i pragniemy przejść nasze wielkopostne rekolekcje. To rekolekcje zaadresowane nie tylko do stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, ale również dla absolwentów, dla przyjaciół, darczyńców, ale także dla każdego, kto w tym czasie takiego zewnętrznego wyhamowania, które jest związane z pandemią koronawirusa, chce zatrzymać się nad sobą i przeanalizować swoje życiowe wybory. Bo właśnie temu chcemy poświęcić ten czas rekolekcji. Spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób dobrze i właściwie dokonywać wyborów życiowych. Pragnę zaprosić Cię na 4 konferencje. W pierwszej zastanowimy się, dlaczego w życiu tak trudno dokonywać nam wyborów. Potem w kolejnych 2, na podstawie Słowa Bożego, nauczania Kościoła, życia mistrzów duchowych, ich wkładu w rozwój duchowości Kościoła, spróbujemy odtworzyć 2 takie modele, które mogą pomóc Ci w podjęciu dobrej decyzji. Ostatnia konferencja będzie zebraniem pewnych wskazówek, wskazań wypływających ze Słowa Bożego i ze wskazań mistrzów życia duchowego, które pomogą Ci także podejmować decyzje, jakby wpisując się w te 2 modele, o których mówiliśmy wcześniej. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszej konferencji, chciałbym Cię zaprosić do tego, aby zaaranżować przestrzeń, w której będziesz przeżywał ten czas rekolekcji. Prosiłbym, abyś nie łączył tej konferencji ze sprzątaniem, prasowaniem czy malowaniem paznokci. Możesz na chwilę zatrzymać nagranie i obok komputera albo na biurku, jeżeli oglądasz tę konferencję w telefonie, postawić krzyż albo go położyć, w zależności tego, jaki masz. Obok niego postawić zapaloną świecę, wziąć ze sobą Pismo Święte, może jakiś notatnik, aby wynotować pewne myśli. Myślę, że to też pomoże Ci w przeżyciu tego wyjątkowego czasu. Trudno jest modlić się, przeżywać Eucharystię, czy rozważać Boże Słowo za pomocą mediów społecznościowych, ale taki mamy czas i w takim czasie też Pan Bóg chce do nas przychodzić. Pan Bóg chce przychodzić do Twojego serca, wykorzystując także te nowoczesne środki techniki. Jeżeli już jesteś gotowy, zapraszam Cię najpierw do modlitwy, do Ducha Świętego na czas tych rekolekcji, ale także tej konferencji. Jest to modlitwa szczególna, bo tą modlitwą modlił się Karol Wojtyło, otrzymał ją od swojego ojca. Wspomniał o tym w spotkaniu z młodzieżą w roku 1979 pod kościołem świętej Anny w Warszawie. Zachęcał zebranych tam, ale także pewnie wszystkich, którzy przez kolejne lata słuchali tego spotkania, tej konferencji, tego kazania, aby tą modlitwą właśnie się modlić. Dlatego od tej modlitwy będziemy zaczynać każdą konferencję i każde nasze spotkanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, aby w życiu kierował się zasadą tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie zawsze ją znajdował. O dar męstwa,
aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym się lękał grzechu, który Cię, o Boże, obraża. Amen. Jeżeli masz ze sobą Pismo Święte, proszę, abyś odnalazł 5 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, wersety od 1 do 11. To słowo wytłumaczy nam temat rekolekcji, dla który przyjąłem jako Duc in Altum, wypłyń na głębie. Dlaczego taki temat? Usłyszymy w tej pierwszej konferencji. Ona też, to słowo, rozważanie tego słowa i nauczanie naszego patrona, świętego Jana Pawła II, pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak trudno odkrywać w życiu Bożą wolę i podejmować dobre decyzje. Słuchajmy się w słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedł do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzuć sieć na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli współpracownikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. Spróbuj sobie wyobrazić tę scenę, którą przed chwilą nakreślił przed nami święty Łukasz. Spróbuj wejść w to, co działo się w sercu Szymona Piotra. Oto po całonocnym trudzie płuka puste sieci. Jak potem powie Jezusowi, nic nie ułowił. Co dzieje się w jego sercu? Przeżywa wewnętrzny ból, rozczarowanie, porażkę. To, że nie ułowił ryb, oznacza to, że nie będzie miał co sprzedać, a także, a co za tym idzie, utrzymać swojej rodziny. Widzi także odpowiedzialność za swoich współtowarzyszy, jako ten, który odpowiadał za całość, nazwijmy to dzisiejszym językiem, przedsiębiorstwa, to on był także za nich odpowiedzialny. Przeżywa ból, strach i lęk. I to doświadczenie może być także Twoim. Może w tym momencie stawiasz sobie pytanie, co jest celem mojego życia? Co jest jego sensem? Może ten czas takiego zatrzymania się w zewnętrznej aktywności zmusił Cię do zadania sobie pytań o to, w jakim kierunku idzie Twoje życie. Może teraz zaczynasz analizować swoje wybory i zastanawiasz się, dlaczego w swoim życiu odniosłeś może tyle porażek, dlaczego tyle niepowodzeń, dlaczego pomimo Twojego dużego zaangażowania, starania, włożonych wysiłków, wiele inicjatyw, które zrodziły się w Twoim głowie, w Twoim sercu, spełzły na niczym.
A może stoisz w swoim życiu przed ważnymi wyborami i boisz się, bo nie wiesz, jaką podjąć decyzję. Nikt cię tego nigdy nie uczył, jak przygotować się do podjęcia dobrych wyborów. Myślę, że to doświadczenie Piotra jest często naszym doświadczeniem, takiego zagubienia, niepewności, lęku, tego, co mamy zrobić i jak mamy postąpić. Ale dobra nowina, która płynie z tej Ewangelii, pokazuje, że Bóg nie zostawia Piotra w tym doświadczeniu. Przychodzi, ale nie od razu podejmuje z nim dialog. Na początku prosi go, aby odbił od brzegu. I to jest wielka cecha Boga, który nie narzuca, który prosi, który proponuje, który nie chce pogwałcić twojej wolności, ale zawsze mówi, jeśli chcesz. Wchodzi do twojej łodzi życia. To, co bardzo pięknie opisał papież Franciszek w piątkowym rozważaniu na placu świętego Piotra. Łódź jest obrazem naszego życia. Jeżeli zaprosimy do niej Jezusa, to na pewno nie zginiemy. Jezus chce wchodzić do tej łodzi Piotra, która jest wypełniona jego dylematami, która jest wypełniona jego niepewnością. I te rekolekcje, ten czas, który przeżywasz, jest także takim wejściem Jezusa do twojego życia. On także przez swoje słowo, przez nauczanie świętego Jana Pawła II, przez świadectwa, które usłyszysz, chce złożyć ci pewną propozycję. To od ciebie zależy, co z tym zrobisz. Jak wykorzystasz dany ci czas rekolekcji? Czy to, co tutaj usłyszysz, zachowasz w swoim sercu i wprowadzisz w swoje życie? Czy też po prostu powiesz, że było fajnie, ciekawie się słuchało i nic z tego nie przełożysz na swoje życie? Lub też w tym momencie wyłączysz te rekolekcje i nigdy do nich nie wrócisz? Jezus daje ci konkretną propozycję. I oto Jezus po skończonym nauczaniu, co ciekawe, święty Łukasz nie notuje żadnego słowa, żadnej wypowiedzi Jezusa, bo patrzy na tą scenę właśnie z perspektywy Piotra, który tak bardzo jest zapatrzony w swoją porażkę i w swoją niepewność, że nie słucha zupełnie tego, co mówi Jezus. Ale w końcu Jezus bezpośrednio zwraca się do samego Piotra i mówi mu, wypłyń na głębie. I w Piotrze zaczyna się tak naprawdę toczyć wewnętrzna walka, czego wyrazem są jego słowa. Panie, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. I rzeczywiście, z jednej strony w podejmowaniu naszych codziennych wyborów mamy nasze pomysły na życie. To, co mi się wydaje, że powinienem zrobić. A z drugiej strony mamy Bożą propozycję, która niejednokrotnie wydaje się trudna i niemożliwa. Piotr przeżywa w sobie wewnętrzny dylemat. Z jednej strony bazuje na swoim doświadczeniu rybaka, na wielu latach swojej pracy, tego może, co otrzymał od przodków, od tych, którzy wprowadzali go w ten zawód. I oto ma usłuchać rady Jezusa, który zajmował się zupełnie inną profesją. Ale z drugiej strony ma w pamięci inne wydarzenie. Ma w pamięci to, że Jezus z opętanego wyrzucił w synagodze złego ducha. Uzdrowił jego teściową. I ty także stajesz przed takim dylematem. Czy iść za tym, co dzisiaj mówi świat, za tym, co mówią inni, mówią, że wszyscy tak robią, za wzorami, które może czerpiesz z seriali, z śledzenia profili influencerów współczesnych, czy też za tym, co proponuje ci Bóg. Ten dylemat trwa od samego początku. Pisze o tym katechizm Kościoła katolickiego, który powstał z inspiracji świętego Jana Pawła II. W jego pierwszych punktach czytamy. Człowiek jest zaproszony do rozmowy z Bogiem już od chwili narodzin. Istnieje on bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest zawsze z miłości zachowany i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą,
jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda siebie Stworzycielowi. Nawet jeśli człowiek może zapomnieć o Bogu lub Go odrzucić, to Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, aby Go szukał, a dzięki temu znalazł życie i szczęście. Takie szukanie wymaga od człowieka całego wysiłku jego rozumu, prawości woli, szczerego serca, a także świadectwa innych, którzy uczyliby go szukania Boga. W życiu stajemy pomiędzy naszą wizją życia a wizją Boga. Dwa takie przykłady. Pierwszy, który dotyczy mojego życia. Będąc na etapie szkoły średniej, zastanawiałem się, jaką drogę wybrać w życiu. Moim wielkim marzeniem wtedy było studiować prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pomagać innym ludziom i rzeczywiście nawet zacząłem kupować pewne książki, które byłyby mi potrzebne w studiowaniu. Do dziś te książki stoją na półce w moim rodzinnym domu. Ale w maturalnej klasie Pan Bóg powrócił do pewnego głosu, który słyszałem jeszcze gdzieś w gimnazjum. Słowo głosu, który zapraszał mnie do tego, aby wybrać powołanie kapłańskie. I był to rok zmagania się pomiędzy tym, czego ja chcę, a do czego zaprasza mnie Bóg. Dzisiaj z perspektywy czasu wierzę, że dokonałem dobrego wyboru. Jestem szczęśliwy. Pan Bóg przez czas formacji seminaryjnej, a także przez moją posługę kapłańską potwierdza, że jest to ta droga. Więc to jest dla mnie konkretne wezwanie, które pokazuje, że Pan Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze. Ale czasami ten wybór może przebiegać zupełnie inaczej. Podczas jednej z wizyt kolędowych zapukałem do drzwi. Przez wąsko otwarte drzwi zagląda kobieta i mówi, że ona ma nieposprzątane i nie wpuści mnie dzisiaj. Więc ja trochę z śmiechem mówię, że no zamknę oczy, wejdę, Pani mnie poprowadzi, pobłogosławi mieszkanie i wyjdę. Chodzi o to, żeby się pomodlić. W chwili takiego zastanowienia kobieta wpuściła mnie do środka. Mieszkanie okazało się sterylnie czyste. Po chwili zobaczyłem, że gospodyni jest w stanie błogosławionym. Pomodliliśmy się i zacząłem kierować się już do wyjścia, ale ona mówi, że skoro ksiądz przyszedł, to proszę, żeby ksiądz usiadł. W toku rozmowy zadałem pytanie, gdzie jest mąż? Ona ze smutkiem odpowiedziała, że nie ma męża. Jej partner, z którym mieszka, wyjechał właśnie zastanawiać się, co zrobić. Może tego nie powiedziałem, była w 8 miesiącu ciąży. Pojechał zastanawiać się, czy chce zostać ojcem, czy jest na to gotowy. I pytałem, no jak długo się znacie? Mówi, że trochę ponad rok. Bardzo szybko po poznaniu zdecydowali się, żeby zamieszkać razem. I pyta się, dlaczego tak jest? Dlaczego to życie się tak bardzo pokomplikowało? Czasami komplikujemy sobie też życie przez to, że odrzucamy wolę Bożą. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego tak trudno wybrać nam Bożą wolę? Pisze o tym święty Jan Paweł II w pierwszym punkcie swojej encykliki Veritatis Splendor. To posłuszeństwo nie jest zawsze łatwe. W następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za podpuszczeniem szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa, człowiek ustawicznie doznaje pokusy, aby odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom, przemieniając prawdę Bożą w kłamstwo. Potępia to również jego zdolności poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. W konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi, zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą. Zatem papież pokazuje nam, że na naszą wolę, która ma podjąć decyzję, z jednej strony działa Boże wezwanie, ale z drugiej strony nieustannie działa także zły duch, który pragnie odwrócić nas od Boga, który pragnie zawrócić Cię z drogi szczęścia, którą Bóg przygotował dla Ciebie. I dlatego
tak trudno dokonywać nam życiowych wyborów, ponieważ zły duch nieustannie walczy z tą Bożą wolą, którą Bóg przygotował dla Ciebie. Ale znowu, Pan Bóg nie zostawia nas samych. Papież w Tercio Milenio Adveniente tak pisze. Bóg szuka człowieka przez swojego Syna. To dlatego, ażeby go wyprowadzić z tych manowców, na które coraz bardziej schodzi. Wyprowadzić, to znaczy wytłumaczyć człowiekowi, że znajduje się na błędnych drogach. Ale to znaczy także przezwyciężyć zło, które rozpanoszyło się w dziejach człowieka. Właśnie to przezwyciężenie zła nazywa się odkupieniem. Dzieje się ono za cenę ofiary Chrystusa, dzięki której człowiek dostępuje darowania długu zaciągniętego przez grzech i łaski pojednania z Bogiem. A zatem popatrz, że Pan Bóg nie zostawia cię samego. I to doświadczenie Słowa Bożego, doświadczenie mądrości Kościoła ma pomóc ci we właściwym układaniu życia. Ale to wezwanie wypłyń na głębie, duch in altum, które przewija się w temacie naszych rekolekcji, bardzo ciekawie także interpretuje święty Jan Paweł II w swoim przesłaniu, które skierował do młodzieży zgromadzonej w 2000 roku na polach letnickich. Drodzy młodzi przyjaciele, u początku nowego tysiąclecia, gdy jeszcze radujemy się owocami wielkiego jubileuszu, ze szczególną mocą docierają do nas słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra. Duch in altum, wypłyń na głębie. Dziś te Jezus słowa kieruje do każdego i każdej z was. Wypłyń na głębie, zawierz Chrystusowi, pokonaj słabości i zniechęcenia i na nowo wypłyń na głębie. Odkryj głębie własnego ducha, wniknij w głębie świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swoją życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa. Nie lękaj się, wypłyń na głębie. Jest przy Tobie Chrystus. Sercem obejmuje każdego i każdą z was. Stale proszę Boga, aby prowadził was przez życie w świetle i mocy Ducha Świętego. Niech ta łaska Chrystusa zawsze wam towarzyszy. Papież pokazuje nam, chcąc utwierdzić nas w dokonywaniu dobrych wyborów, że życie z Bogiem jest prawdziwą przygodą. I myślę, że tego doświadczył Piotr, który słyszy Chrystusowe wezwanie, że odtąd ludzi będzie łowił. I jego życie zmienia się w tym momencie. Staje się jednym z uczniów, potem apostołem, potem przywódcą apostołów i głową widzialną Kościoła tutaj na ziemi. Całe Słowo Boże jest historią ludzi, których Bóg wkroczył w życie i odmienił ich życie, czyniąc z nich wspaniałą przygodę. I to samo Jezus chce uczynić dla ciebie. Jeżeli pozwolisz Mu się poprowadzić w życiu, posłuchasz Jego decyzji, twoje życie stanie się niesamowitą przygodą. Popatrz, że po tym obfitym połowie zmienia się postawa świętego Piotra. Pada do stóp Jezusa, mówiąc, że jest Panem, wyznaje wiarę w Jezusa słowem i swoją postawą ciała. I kiedy słyszy już kolejne wezwanie, już się nie zastanawia. Zostawia pełne łodzie ryb i idzie za Jezusem, aby od tego momentu łowić ludzi. To pokazuje, że aby iść za Bożą wolą, trzeba odkryć i pokochać Boga. Mówi o tym święty Jan Paweł II w adhortacji Pastores Dabo Vobis. Wielu ludzi ma tak ogólne, niejasne wyobrażenie Boga, że często graniczy to z jakąś religijnością bez Boga, pojmując wolę Bożą jako niezmienne i nieuniknione przeznaczenie, do którego człowiek winien się jedynie dostosować i biernie mu się poddać. Nie jest to jednak oblicze Boga, które objawił nam Jezus Chrystus. Bóg bowiem jest Ojcem, który z odwieczną i uprzedzającą miłością powołuje człowieka i kształtuje go w cudownym i nieustannym dialogu,
Zaprasza go jak syna do udziału we własnym boskim życiu. Jest oczywiste, że człowiek, mając błędną wizję Boga, nie może nawet poznać prawdy o sobie samym. Także nie jest w stanie przyjąć ani przeżyć powołania w jego autentycznej wartości. Może je tylko odczuwać jako narzucony, nieznośny ciężar. A zatem to, że nie potrafimy zaufać Panu Bogu, wynika z tego, że Go nie znamy, że nosimy w naszym sercu Jego fałszywy obraz, jako tego, który chce nam coś narzucić, zagarnąć jakieś szczęście, ograniczyć nasze życie. Natomiast Jezus przychodzi ze swoją misją zbawczą, aby nie tylko uwolnić nas od grzechu, nie tylko odbudować relacje pomiędzy Tobą a Bogiem, pomiędzy Tobą a drugim człowiekiem, pomiędzy Tobą a światem, pomiędzy Tobą a sobą samym, ale także pokazać oblicze Ojca. O to prosi Filip w rozmowie podczas ostatniej wieczerzy: pokaż nam Ojca, Panie. A Jezus mówi: jeżeli mnie zobaczyłeś, zobaczyłeś także Ojca. I im bardziej poznajemy Boga, im bardziej odkrywamy, że jest tym, który kocha, który troszczy się o nas, który chce naszego dobra, jeżeli odkrywamy Go jako troskliwego, zatroskanego o nasze życie i o nasze szczęście, tego, który zna nie tylko przeszłość, ale przyszłość, dlatego daje nam pewne wskazania, chroniąc nas przed niebezpieczeństwami. Im bardziej zbliżamy się do tego obrazu kochającego Ojca, tym większa będzie nasza ufność, tym większe nasze będzie zaufanie Jego poleceniom. Popatrz na swoje doświadczenie życiowe. Jeżeli rady udziela Ci obca osoba, podchodzisz do niej sceptycznie, ale jeżeli robi to Twój zaufany przyjaciel, ktoś, komu ufasz, nawet jeżeli jest to dla Ciebie trudne, nawet jeżeli wymaga to jakiegoś zaparcia się siebie, zmiany swojej decyzji, to idziesz za tą propozycją, ponieważ otrzymałeś go od kogoś, kogo ufasz. A każdy z nas jest stworzony przez Boga. To, co mówi Księga Rodzaju, zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. I jeszcze jedno takie porównanie. Popatrz, kiedy kupujesz telefon, w sposób intuicyjny jesteś w stanie znaleźć jego podstawowe funkcje. Jak zadzwonić, jak napisać, jak zainstalować poszczególne aplikacje. Są one bardzo podobne i coraz bardziej intuicyjnie tworzone dla odbiorcy. Ale jeżeli nie weźmiesz do ręki instrukcji, nie odkryjesz jego wielu funkcji. I tak samo jest w naszym życiu. Możemy intuicyjnie odkrywać wiele spraw, metodą prób i błędów odkrywać, co jest dobre, a co złe. Możemy kierować się opinią innych ludzi, albo możemy zwrócić się do Boga, tego, który jest Twoim Twórcą, tego, który pozostawił instrukcję Twojego życia, która jest w Słowie Bożym, i pozwolić Mu się poprowadzić. A zatem, moi drodzy, jeszcze raz, odpowiadając na pytanie, które postawiliśmy sobie na początku tej konferencji. Dlaczego tak trudno dokonywać życiowych wyborów? Po pierwsze, ponieważ nieustannie toczy się ta duchowa walka o naszą decyzję pomiędzy działaniem Boga i działaniem złego ducha, który chce odwieść nas od Bożego planu. To, że niejednokrotnie w naszym życiu pojawia się lęk przed zmianą, przed tym, żeby odważnie przeżywać swoje życie, żeby może przełamać pewne schematy, ale właśnie ceną, nagrodą za tą odwagę jest szczęście. I w końcu trudno nam dokonywać życiowych wyborów, ponieważ nie ufamy Bogu, ponieważ nie mamy Jego autentycznego oblicza w naszym sercu. Dlatego zapraszam Cię dzisiaj do pewnego ćwiczenia. Spróbuj wypisać i opisać Boga. Jakimi cechami charakteru mogłabyś opisać Boga? Spróbuj potem pomodlić się, uwielbiając Boga, tego takim, jaki jest, wszechmocny, miłosierny. Lub też pomódl się o to, abyś mogła doświadczyć Jego miłości, bo to jest fundament.
na którym budują się nasze decyzje na zaufaniu Bogu. Jeżeli tego zaufania nie będzie, jeżeli nie będziemy odkrywać, kim jest Bóg, trudno nam będzie podążać za Jego wskazaniami, a łatwo będzie w naszym życiu działać złemu duchowi, który będzie odwracał nas ciągle od Boga. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za poświęcony czas. Zapraszam już jutro na kolejną konferencję, na kolejne spotkanie z Chrystusem w Bożym Słowie, na spotkanie ze świętym Janem Pawłem II, na spotkanie z doświadczeniem duchowym Kościoła, na spotkanie z samym sobą. Szczęść Boże, do zobaczenia.